Cześć, Udo Hilpitero, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zawodnikom, takim rodzynkom, czyli jedynym reprezentantom danych krajów w polskiej ekstraklasie. Dzisiejszy odcinek jest jednak sponsorowany przez pewną firmę. Cześć, dzisiaj zaczynamy od ciekawej informacji dla wszystkich fanów naprawdę solidnego gamingu. Wielu graczy szuka swojego optymalnego sprzętu. Chcę mieć dobre słuchawki, chcę mieć dobrą myszkę, klawiaturę, wiecie, wszystko to, co może tak nawet w najmniejszym stopniu pomóc im w dobrym osiąganiu wyników właśnie w grach, czy też nie tylko, bo wiecie, komputer to nie tylko gry, to też wiesz, programy, jakiekolwiek tam czynności, które wymagają po prostu użycia myszki, czy też klawiatury. Przecież filmy też oglądacie z dźwiękiem, więc słuchawki też są potrzebne. No i tak się składa, że mamy taki jeden ciekawy sklep, który się ze mną skontaktował, World 4 Gamer. Polski sklep ze sprzętem właśnie gamingowym i nie tylko. Link oczywiście do tego znajdziecie w opisie. No i tak się składa, że dotarły do mojego domu dwie bardzo ciekawe rzeczy w jednej paczce. Otóż sprawdźcie sami, co dostałem. Mamy tutaj na początku klawiaturę oraz myszkę. Obie to są produkty firmy Ozon. Oczywiście są one dostępne w ofercie World 4 Gamer. Możecie to sobie wybrać, kupić, cieszyć się świetną jakością. Naprawdę, powiem wam szczerze, to jest moja pierwsza klawiatura mechaniczna. Nie jestem ekspertem od sprzętu gamingowego, ale kiedy dostałem ją podłączyłem, to od razu widać, że tutaj po prostu jest czuć jakość. Dla mnie klawiatura musi być, no musi mieć swoją wagę, żeby nie ruszała się zbyt łatwo po biurku. No i musi też być po prostu bardzo solidnie wykonana. To nie może być jakiś tam frajerski plastik. To na pewno nie jest frajerski plastik. Zresztą fani gamingu też tutaj sobie mogą ustawić generalnie. Jak ktoś lubi jakiś naprawdę bajerancki setup, to tutaj można sobie zmienić bardzo fajnie kolorystykę, bo to nie tylko w jednym kolorze występuje. O, i coś dla fanów tęczy też się znajdzie. Także jeżeli ktoś jest maniakiem ciekawego setupu, ta klawiatura, dobry gaming, setup się świeci. Mówię, jest mocna, solidnie wykonana, to nie jest jakaś tam pierwsza, lepsza metoda wykonania klawiatury za 20 zł. Jest po prostu jakość. Czuć, że tutaj zajmowali się tym profesjonaliści. Co do myszki. Myszka, jak to myszka, wiadomo, gracze muszą mieć dobre DPI, te inne sprawy, żeby myszka dobrze trzymała się też w ręce. Też przy okazji tutaj coś dla fanów dobrego setupu, też myszka podświetlana generalnie. To taki dosyć bajer, taki poza użytkowaniem, ale też bardzo, bardzo fajny. Także jeżeli ktoś lubi światełka kolorowe, LEDy i te inne, coś dla niego. A poza tym jakość też dobra, wykonania, nie narzekam. Generalnie sklep World 4 Gamer oferuje naprawdę ciekawe produkty. Pewnie jakbyście chcieli też pozyskać jakieś inne produkty, słuchawki innych firm, myszki czy klawiatury, też na pewno się nie zawiedziecie. Także zapraszam was. Link oczywiście w opisie. Liczę, że naprawdę skorzystacie, bo to jest polski sklep z solidną jakością, z solidnymi produktami. Na pewno coś znajdziecie dla was optymalnego właśnie w ich ofercie. No i tak, zasady są proste. Tego odcinka 11 zawodników jedynych właśnie z danych krajów, którzy się pojawili, grali w polskiej ekstraklasie, więc rozpoczynamy, weźmy sobie jakąś byle jaką formację, no i mamy od razu, rozpoczynamy od pierwszego nazwiska i od razu to jest zawodnik z Cypru, Tosa Junior, kibice Legii Warszawa na pewno go pamiętają, jedyny Cypryjczyk grający w polskiej ekstraklasie, no generalnie, jeżeli dobrze mi się wydaje, to sensacji w polskiej lidze nie zrobił. Nie spełnił oczekiwań, ale w Legii zagrał i to jest właśnie jedyny Cypryjczyk w historii polskiej ekstraklasy. Następny zawodnik, którego tutaj przedstawimy, to jest jedyny Panamczyk grający w polskiej ekstraklasie, Luis Enriquez, niegdyś zawodnik Lecha Poznań. Wiele spotkań rozegranych dla Kolejorza, m.in. również spotkania w Lidze Europy, w Pucharze UEFA, no jeden z tych członków drużyny, która właśnie wtedy była na topie w polskiej lidze, grała w Europie, no i jako jedyny Panamczyk zapisał się naprawdę bardzo dobrze w historii ekstraklasy. Następny jest Rudy Nilsson Silva z Gwinei Bissau, były zawodnik Lechii Gdańsk, on dołączył do Lechii w trakcie chyba tego
początku przejęcia tego klubu przez niemieckich udziałowców, kiedy te wagony piłkarzy zjeżdżały się do Gdańska. No jeżeli dobrze pamiętam, to ten zawodnik nie był czołową postacią. Głównie pamiętam go z meczu w Białymstoku, gdzie bodajże w końcówce zrobił karnego niepotrzebnie i przy okazji jeszcze się kontuzjował. Także on akurat gwiazdą polskich boisk nie był. Gwinea-Bissau nie zapisała się jakoś wybitnie w polskiej ekstraklasie. Być może jeszcze kiedyś tutaj ktoś z tego kraju przyjedzie i poprawi osiągnięcia swojego poprzednika Rudy Nilssona. Następny na liście jest jedyny Kostarykanin i to naprawdę bardzo dobry piłkarz. Z kolei też kojarzony głównie z dobrymi meczami. Junior Diaz, były zawodnik Wisły Kraków, obecnie nie ma go już chyba w FIFA, ale też sporo spotkań rozegrał w Bundeslidze, czy też w drugiej Bundeslidze. Na pewno zawodnik, który nie był przypadkowy, który nie był jakimś tam ogórkiem. Wiślacy zapewne go pamiętają z dobrej strony. Był właśnie w tej drużynie, która chyba wtedy wygrywała Mistrzostwo Polski, a potem walczyła z Apoelem w eliminacjach. Jeżeli dobrze mi się przypomina, to tam gdzieś Diaz się też zakręcił. Na pewno był w pierwszym składzie. Często wychodził w podstawowej jedenastce. A teraz mamy takiego zawodnika ciekawego, Erika Mulungiego, reprezentant Gabonu. Tak, on reprezentuje Gabon. Grywał oczywiście, czy też grywał z Pierre'em Emerickiem Aubameyangiem, jedyny Gabończyk w historii Ekstraklasy. On akurat grał w Śląsku Wrocław, chociaż grał to nad wyraz powiedziane, bo tam zbyt wielu występów na koncie nie miał. No ale to była ciekawa sprawa, bo przychodził tutaj z doświadczeniem. Sporo spotkań w lidze francuskiej, w Nicei. No to na pewno nieprzypadkowy klub, nieprzypadkowa liga. Wydawało się, że powinien tutaj być jednym z czołowych zawodników, a jak się okazało, inaczej zupełnie się stało. Śląsk z niego nie miał jakiegoś większego pożytku. Szybko z tego Śląska Molungui odszedł. Następny może być taki niespodziewany dosyć zawodnik, bo to jest Wadis Odidja Ofoe, oczywiście jedyny Belg w historii Ekstraklasy. Nawet się nie zorientowałem w tym przypadku, że to jest jedyny Belg. No oczywiście już go nie ma, ale był. I warto o nim wspomnieć, bo to na pewno był nieprzeciętny piłkarz. Okej, następny zawodnik to jedyny Koreańczyk w historii Ekstraklasy. To jest Min Kyun Kim. Niegdyś w Jagiellonii. Trafiał w podobnym okresie co Dani Quintana. Obaj grają na tych samych pozycjach. Jak się okazało, Koreańczyk przegrał rywalizację, totalnie się nie spisał. Wrócił do gry w Azji. No i generalnie tyle o nim słyszano. Był pół roku, większego echa po sobie nie zostawił w Białymstoku. Inny zawodnik, który w Białymstoku po sobie coś może zostawić, a właściwie już trochę zostawił, jest to Killian Sheridan, Irlandia. Jedyny zawodnik z Irlandii w Ekstraklasie ogólnie. Mało kiedy wyspiarze opuszczają swoje ciepłe domy, wyjeżdżają gdzieś dalej na podbój krajów. No Sheridan jest jednym z nielicznych takich właśnie zawodników, który zdecydował się na wyjazd. Najpierw był w Bułgarii, potem był na Cyprze, no i teraz jest w Polsce, a w międzyczasie jeszcze otrzymał ofertę z Korei Południowej. Także on przeciera szlaki dla tych irlandzkich zawodników i na pewno nie robi tego aż tak źle, bo na Cyprze wygrał mistrzostwo, tutaj już ma wicemistrzostwo walczy z Jagiellonią o mistrzostwo, także na pewno szrotem z zagranicy Sheridan nie jest. Kolejny zawodnik, o którym warto wspomnieć, to jest Saidi, którego tam kibice w Krakowie powinni wiedzieć. Saidi Ntiba Dzonkiza, Burundi, tak, to jest Burundi, jedyny zawodnik z Burundi. Taki przestraszony ten Saidi na tym obrazku, ale to jest jedyny zawodnik z Burundi. No przed trafieniem do Krakowi grał w Holandii, Nijmegen, potem udało mu się zagrać w Turcji, nawet trafił do Ligue 1, także nie najgorsza kariera tego zawodnika. No i ogólnie też w Polsce pamiętamy go właśnie raczej z pozytywnych wydarzeń na boisku. I teraz czas na ostatnią dwójkę w naszym rankingu. Po pierwsze Keba Sisej, Gambia. No, początek kariery w Lechu pamiętam miał całkiem niezły. Nawet regularnie grywał, ale potem doszła do tego kontuzja. Mało regularnego grania, no i przynajmniej dla mnie
zapisał się tym, że był silny, był bardzo, bardzo szybki, no i był po prostu topowym prawym obrońcą w fucie, jeżeli chodzi o ekstra klasę. No i na koniec jeszcze jeden z tej gwardii Zawiszy Bydgoszcz, Georges Kadu, zawodnik z Cape Verde, zielony przylądek, kraj kompletnie mało widziany. Zresztą zobaczcie sami, wejdźmy na jego kartę Cape Verde, czyli Wyspy Zielonego Przylądka. No nie ma tych piłkarzy z tego kraju wiele, no głównie to są kraje bardziej gdzieś tam Portugalia, może Francja, może inne tam kraje typu, no właśnie, Belgia, takie kraje tam ci Cape Verdejczycy okupują. No i tutaj też trafił ten zawodnik do Polski, furory nie zrobił, trzeba sobie jasno powiedzieć. A poza nimi jeszcze możemy wspomnieć o dwóch takich piłkarzach, jedno z jednego kraju, takiego jednorazowych takich piłkarzy z kraju. Po pierwsze Bodvar on ostatnio dołączył do Jagiellonii, nie ma oczywiście karty w fut. Oraz słyszałem, że Lechia, oczywiście w momencie tego nagrywania filmu, że Lechia jest zainteresowana Indonezyjczykiem, 17-letnim. Nie wiem jak się nazywa, nie wiem jak gra, gdzie gra, ale słyszałem, że 17-letni Indonezyjczyk jest w kręgu zainteresowań Lechii Gdańsk. Także jeżeli trafi, to będzie dodatkowym takim tutaj elementem, brakującym elementem tej układanki. Okej, dziękuję za oglądanie. Piszcie w komentarzach, jakie chcecie następne takie kompilacje nietypowych zawodników, może jakieś inne propozycje macie, także piszcie. Ja dziękuję wam za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie, napis. Out.